Witam Państwa, Karol Majchrowski, firma Timac Agro. Komunikat ten będzie troszkę bardziej zbiorczy, z tego względu, że będzie dotyczył uprawy wszystkich trzech gatunków warzyw, do których nagrywam swoje komunikaty, a mianowicie kapusty, cebuli oraz marchwi. Będzie on wyglądał tak, dlatego że mam Państwu do polecenia i do zaoferowania produkt, który wpisuje się świetnie do stosowania nie tylko w tych uprawach, ale również w pozostałych uprawach roślin warzywniczych. O produkcie może troszeczkę później, natomiast co jest ważne w przypadku uprawy warzyw? Żeby osiągnąć odpowiedni plon, dobrej jakości plon, musimy zadbać o to, żeby już na początku uprawy starać się zbudować odpowiednio silny system korzeniowy. Odpowiednio silny system korzeniowy daje nam to, że roślina jest w stanie lepiej pobrać z gleby to, co my do niej dostarczamy, tak? Czyli wszystkie rodzaje nawożenia, które my stosujemy i poprzez które wzbogacamy ten kompleks sorpcyjny w pierwiastki niezbędne do wzrostu i rozwoju rośliny. Dlatego ważne, żeby ta bryła korzeniowa była na tyle duża i dobrze rozwinięta, żeby te składniki były faktycznie dobrze pobierane przez roślinę. My w celu właśnie raz, że rozbudowania systemu korzeniowego, dwa, poprawienia troszeczkę właściwości gleby poprzez pewnego rodzaju substancje, które mamy w produkcie, doprowadzić do tego, żeby faktycznie ta roślina miała optymalne warunki do wzrostu i rozwoju. Produkt, o którym mówię, nazywa się Fertiacle Starter i właśnie oprócz tego, że wpływa na ukorzenienie, o którym już wspomniałem, i poprawia warunki glebowe poprzez to, że zawiera w swoim składzie kwasy huminowe i fulwowe, ale to nie wszystko. Działa też mocno antystresująco, a jak wiadomo, rośliny w przypadku kapusty po wysadzeniu, a w przypadku marchwi i cebuli po wschodach, czy też w przypadku cebuli, w przypadku uprawy z rozsady, ten pierwszy okres jest mocno stresujący, dlatego mamy tutaj w tym produkcie też glicynę betainę, która jest substancją antystresową. No i oczywiście produkt zawiera makroelementy, czyli azot, fosfor i potas w stosunku 13:5:8. Produkt ten zalecamy Państwu do opryskiwania w przypadku kapusty tydzień do dwóch po wysadzeniu rozsady w pole, natomiast w przypadku marchwi i cebuli po wschodach lub w przypadku cebuli również po wysadzeniu rozsady, kiedy mamy już te pierwsze liście i część tego produktu może właśnie zostać zaaplikowana i dostać się do rośliny poprzez liście, reszta natomiast powinna spłynąć do gleby. Stosujemy tego produktu 5 litrów na hektar w dużej ilości wody, jest to minimalna ilość 500 litrów i musi być to wykonany zabieg grubokroplisty, tak właśnie, żeby część tego mogła spłynąć do gleby i dostać się do systemu korzeniowego i jego budować. Także zachęcam Państwa do zapoznania się z tym produktem. Jeśli będą potrzebne jakieś dodatkowe informacje, możecie Państwo skorzystać z pomocy naszych doradców techniczno-handlowych, jak również zaczerpnąć więcej informacji na temat tego produktu czy innych na naszej stronie internetowej bądź w internecie, a także zapraszam do odwiedzania nas w mediach społecznościowych, no i oczywiście do oglądania kolejnych komunikatów. Ja za dzisiaj bardzo dziękuję. Zapraszam na kolejne komunikaty warzywnicze i pozdrawiam Państwa.